Do następnego punktu. Mam krótkie sprawozdanie z działalności zarządu w okresie sesyjnym. Zarząd obradował w normalnych terminach, w bieżącym okresie odbył 5 posiedzeń. Krzysztof Mucha odbył spotkanie w Sipicie w sprawie rozpoznania przebiegu ulicy Zdunów w pasie działek drogowych. Było to 20 lutego. Uczestniczyłem również w posiedzeniach Komisji Budżetowych i do spraw reformy. Członek zarządu Renata Grotowska uczestniczyła w spotkaniu w Radzie Miasta Krakowa w sprawie budżetu partycypacyjnego w omówieniu założeń w dniu 28.02. Zarząd odbył spotkanie z przedstawicielami zarządu dzielnicy 8, podczas którego omawiano doświadczenia w zakresie konkursu graffiti oraz sprawy dotyczące naszych ulic granicznych. Zarząd zorganizował spotkanie z ZIKIT-em w siedzibie Rady, jak Państwu wiadomo, w sprawie omówienia realizacji zadań dzielnicy. To było 11 marca. W następnym dniu, 12 marca, uczestniczyliśmy w spotkaniu w MPO, w którym omówiono na naszą prośbę, dopytaliśmy, jakie zadania dzielnica może realizować przez MPO, dlatego że niektóre zadania w zakresie czystości były odrzucane przez ZIKIT w związku ze zmianą uchwały śmieciowej. Oprócz tego na bieżąco uczestniczyłem w posiedzeniach innych komisji, a z kolegą Pietrasem uczestniczyliśmy w konwencie przewodniczących, które zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym w sprawie dochowania przez dzielnicę ustalonej uprzednio proporcji wydatków inwestycyjnych i bieżących. Dziękuję bardzo. To tyle z mojej strony. Następnie przyjęcie protokołu, ponieważ nie wpłynęło nic na piśmie, zastrzeżenie do protokołu. Uważamy, że protokół został przyjęty. Otwieram punkt 6.